27 czerwca. Skończyłam dzisiaj szkołę. A jaki? Czekajcie, muszę coś sprawdzić na kalendarzu. Jutro 28 czerwca! Muszę się pakować! Zacznę od listy, co zabieram na wakacje. Ostatnio w Primarku kupiłam sobie taki notes. My Beach Essentials. Donuts, pizza, cake, bacon. I tyle, już jestem gotowa. Nie żartuję. Teraz zanotuję wszystkie rzeczy, które chcę zabrać na wakacje. Chcecie poznać mój must have? Pushin! Już przygotowałam kokardy. Tutaj jest moja ulubiona miętowa z czekinami. Tutaj jest różowa, żółta i to jest moja druga ulubiona. I teraz będziemy je pakować. Jedziecie na wakacje! I wiecie co? Tutaj jeszcze włożę chokery, żebym ich nie zgubiła, bo one są takie małe. Jemy się, ciociu! A ty już spakowana? Aha. Damy tutaj jeszcze Eosa. Co jeszcze? Nie, bgiełki. Nie, to chyba Weroniczka musi pójść do worka przejrzystego. Okay. To też. Bo to trzeba będzie wyjąć z walizki. O, okej. Na lotnisku. A to dam gdzie moje słuchawki? Daj mi tu z ładowarką, ja zrobię porządek, najwyżej to włożę do... To nie są te okulary. Chociaż nie, wiesz, to daj słuchawki do kosmetyczki z Pushinem, tam gdzie masz... Nie wiem, które bierzesz, niebieskie? Które bierzesz? O, te, czarne. To włóż sobie tu słuchawki. Te? Okej. Ja wezmę ładowarkę. Biorę jeszcze cztery opaski. Tutaj jest moja, na razie moja ulubiona. I ona jest nowa. Kiedy ciociaga kupiliśmy tą opaskę? No, jakoś niedawno, nie pamiętam. Ona jest przepiękna. Więc, a to możemy gdzie? No, zaraz zobaczymy. Okej. Tutaj mamy różową opaskę z motylkami. Mamy niebieską. Ona troszeczkę wygląda jak opaska dla syrenki. Ała. I tutaj mamy unicorn opaska. A tutaj mamy paczkę, ale niestety nie mogę jej teraz albo jutro nagrać, bo jutro będziemy jeszcze się pakować, będę pomagać cioci Adze i dzisiaj nagrywam ten filmik, więc nagramy ją jak będziemy na wakacjach. Tak, cioci? Open box będzie, tak. Tak, open box. Pakujemy dalej. Dzisiaj przyszła, ale się fajnie złożyło, prawda? No, fajnie. Jeszcze zdążymy ją zabrać. Pierwszy raz! Pushinger jeszcze ma miejsce w walizce! No to co tutaj mam dać? No nie wiem, już jutro zobaczymy. Dzisiaj... O, wiem, czekaj, pójdę do twojego pokoju, czy zabiorę i tutaj włożę. U mnie w pokoju jest tego dużo więcej niż ciebie. Pushing Girl już jest wymyta i w świeżej piżamce. Znacie to uczucie, kiedy wchodzicie do prysznica i myślicie tak: och, nie, chcę mi się myć. A później jak macie już wychodzić, to nie chcecie. Właśnie cioćka mi dzisiaj powiedziała: Werka, wiesz co ty tak robisz? Nie chcesz, a później chcesz zostać w tym. Tak, w prysznicu. Nie wiem czemu. Ja po prostu tak mam. Napiszcie w komentarzach, czy wy też. Ty, Ciciago, czy ty tak też masz? Jak ja lubię. O. Ja lubię się kąpać, ja lubię brać prysznic i uwielbiam stać pod ciepłą wodą i się polewać. No, ja nie lubię, ale później jak już się myję, to chcę tam zostać, bo tak ciepło jest. Witajcie rano 28 czerwca. Ciciago. Tak. Gdzie dzisiaj wylatujemy? Na wakacje. Tak! Więc trzecia, pomagam cioci Adze się spakować. A teraz ładujemy sprzęty, te, które tak, telefon, musimy iPad. Wyjąć na odprawie osobistej, czyli ładujemy MacBooka, bo nie ma 100%, ładujemy telefony, ja swój i Weronika swój i ładujemy jeszcze iPada, bo Weronika zabiera, więc też dzisiaj rano grała, zanim się ogarnęła, jeszcze trzeba się uczesać i nagina po rogaliki, trzeba coś zjeść, a nie ma bułek. No właśnie. Rogaliki kupimy, to przynajmniej nic nie będziemy wyrzucać. Ja właśnie jem Pringlesy, bo muszę je dokończyć. Są przepyszne.
Pringles! Czego? Chcesz troszeczkę Pringles? I salt and vinegar uwielbiam. Bawię się glutem i oglądam Just TV. Ten phone case jest taki słodki, właśnie. Izabel, kiedy zobaczyła mój filmik, powiedziała: Weronika, ty masz przepiękny phone case. A ja powiedziałam: dzięki, Izzy. Moje trzy ulubione rzeczy: Pringlesy, glutki i YouTube. Lili. Czego? Lili chyba też chce jechać na wakacje. Tak, teraz pochowała walizkę swoją, to w niej siedziała. Tak. Musiałyśmy wymyć mój plecak, bo... Fokus. Bo coś tutaj się wysypało. Żelki chyba mi się wydaje, że jak jechali się do kina robili. O no tak, bo miałam żelki wtedy. Bingo! I więc do środka włożę perfumy Jo Malone, cioci Agi. Dwie moje mgiełki Love Haze i Neon Coast. I jeszcze mój balsam. Tutaj mamy dowód i paszport. I bilety. I bilety, ale to dam cioci Adze. Tak, to ja to już zabieram. I tutaj mamy Eosa. Twojego. A to jak to się nazywa? Kutka. Kutka? Kutka. Myślałam, że powiedziesz utka. Nie, kutka. Tutaj mamy moje okulary, bo Weronika mi spokojnie, bo mi się torebki zmieszczą. Okulary? Werki okulary. Przeciwsłoneczne oczywiście. I Puszynka sobie musi przyczepić, bo wczoraj go odczepiła, jak myła plecak. Tak. Mam pytanie, pamiętasz ten outfit? Kto pamięta ten outfit? Tak, byliśmy wtedy w TGI Fridays. Na? Obiedzie, na zakazie dnia dziecka. Tak, więc tutaj mamy różowy crop top, on jest bardzo fajny. Tutaj mamy... Nie, wiesz jaki jest minus? Ja ci powiem, bo ty nie wiesz o tym, bo ty nie prasujesz. Minusem jest wyprasować te bufoniaste rękawy. Jakbym tych rękawów nie ułożyła, jak z jednej strony się wyprasuje, to z drugiej strony się mnie. One są tutaj tak poprzeszywane, widzicie, z każdej strony. Powiem wam, że to jest masakra i strasznie się mnie. O, jest okej, okay. To chyba ma tak wyglądać. No, tak pamięta, no co ty? O matko. No, tego, ale tego nie jesteś w stanie wyprasować. A, mówię, jak już no wyprasuję możesz... z jednej strony, to za chwilę mnie mi się z drugiej. I odpuściłam. Jeszcze fajny hack. Musisz tutaj dać coś twardego. Tak, i wtedy... Prostownicą? No w sumie tak, bo ona jest wąska. No właśnie. Ona jest jakiś tam. Tutaj mamy białe jeansy i jeszcze mamy jeansową kurtkę i no tutaj... No lądujemy, bo będziemy o 20.40 dopiero, więc... Aha. Deszczu. Aha, okej. Okay. I tutaj mamy jeszcze kociołuszy. Zapomniałam wam powiedzieć, gdzie wszystko kupiłam. River Island, Claire's. I gdzie ja to kupiłam? Zara? O, next, tak. Claire's. I jednak przepakowanie z woreczka, doszłam do wniosku, że trzymamy go przy plecaczku. Claire's. A kotek jest Gucci. Mamy kotka Gucci. Zaciągowana. Szczęśliwa Lili jesteś? Nie, ona jest smutna od wczoraj, bo jak już widzi walizki, to coś czuje chyba, że jesteś ktoś... Markowa. Poleci, tak? Kotek smutny, kluseczko. Uwielbiam tą małą buźkę. Nie bądź smutna, nie. Wszystko będzie dobrze. Zostajesz w dobrych rękach. No właśnie. Będziesz miała super opiekę. Wiesz co, ja uwielbiam, kiedy ona ma tak otwarte oczy, tak... Tak szeroko? Tak, to jest takie słodkie. Dobrze, to może ja się wymyję teraz, dziewczynki. Taką małą główkę. Koleżanku, ty nie rozładuj telefonu, bo będzie problem. Okay. O. Super, pomidorówka, czcionetko, pomidorówka. Robisz pomidorówkę, nie? Uwielbiam pomidorówkę, jest przepyszna. Lili, co ty robisz? Hej. Szuka sobie odpowiedniego miejsca. Wiesz co zrobiła Werko? Wskoczyła na łóżko, pokręciła się, aż na łóżku są jeszcze rzeczy. To doszła do wniosku, że wskoczy na biurko. Wskoczyła na biurko, nie pasowało jej, bo tam też są rzeczy. A za chwilę patrzę, ona się przygotowuje i wskoczyła na komodę i położyła się na tacy. Ale mamy dekorację! Przepiękną i żywą, taką mięciusią, która naprawdę oddycha, co nie? O matko, właśnie nasza dekoracja ruszyła głową! Wujek! Słucham, idę właśnie szukać mojej niespodzianki.
No właśnie. Siemanko. Szukamy niespodzianki. Mówisz, że niespodzianka tu jest? Tak. Dobra, otwieram szafę. Powoli. Jaki bałagan! Kto tu będzie sprzątał? Kto tu będzie sprzątał? A, już widzę moją niespodziankę. MMM-siki! Napisała Vera. Kochamy cię bardzo mocno. Ciociu, to ty musisz drugi taki list do mnie napisać. Będziesz mógł... Będę dzisiaj wsuwał wieczorem. Krótkie materiały telefonu. Chciałam ci powiedzieć, że oprócz tych MMM-ów też przygotowałam dla ciebie coś sekretnego w różnych miejscach. Po prostu... Nie, ja wiem co ciocia przygotowała. Instrukcje jak sprzątać. Nie, nic z tych rzeczy. Zobaczysz jak... I tyle, więcej zdradzę.